płacić z rana, nie masz co robić? Z rana ja się wybieram. Gdzie się wybieram? Nie, wiatr był, ja się przejdę między blokami, może co komu co zwiało, jakieś pranie, coś ładnego przyniosę. Bardzo dobrze, to byś mi sweter znalazła nowy, bo zima to... idzie. A będziesz szła obok sklepu? Będę. To butelkę mi do skupu byś oddała. Ale brudna jest. To przetrzyj. Witajcie! Kto to? Osama Bin Laden! Głupia jesteś, kobieto, jak but. O, bystry gość! Albowiem jestem dżinem, duchem tej butelki. A ty? To ja jestem Irena, a mąż Bogdan mój jest huchem tej butelki. Jestem dżinem, duchem tej butelki, którego obudziliście po wielu latach snu, pocierając ten starodawny gąsior. Macie trzy życzenia. A. Słucham. Czyli taki standardzi. No. Nie, ale trafiło się. No, jak ślepemu psu galaretka. To ja pierwszy, tak? Dawaj. Mogę. Dawaj. Ja bym chciał, tak, żeby naszemu dozorcy. Tak, przybłęda i ostatni ham. I chrobak Rajmund, żeby jemu ukradli samochód. A jaki ma? Dacia Logan. Numer rejestracyjny. Numer rejestracyjny KRA 2438 CY. Tak. I ma rysę na bagażniku. Tak. Na bagażniku zrobiłeś. Jak chciałem. Dobrze. Załatwione. Tak. To pierwsze. Ja. Teraz ja. To ja mam takie życzenie, żeby jego żonie, chrobak Barbara, żeby jej zrobiła się krosta, ale taka, że jak będzie piła co gorącego, to żeby ją szczypało tak. Jak... A gdzie ta krosta ma się zrobić? Na języku. A, to, bo jest taka opcja dodatkowa, za taką drobną opłatą. Tak? Żeby jej się krosta zrobiła na... A to ja bez słuchania wiem, że... A to za ile? 20 złotych. To się opłaca. Na zdrowiu nie wolno oszczędzać. Dobrze. No a jeszcze jedno życzenie, co? Może dla państwa coś. Pan swetra szukał, zima będzie sroga w tym roku, co? Nie, my zawsze o innych. Tak, tak, zawsze. Daj sam też. Najpierw zawsze o innych. Tak. Dopiero na koniec trochę dla siebie. Tylko tak dziobniemy jak ptaszyna. Tak. Więc tak, jest taki u nas nowy dzielniczowy. O, Szumowina i esbeckie nasienie. Tak. Pracuje tu dopiero miesiąc, a on już mnie, no. Staremu mieszkańcowi, co? Esencji tej okolicy, on mnie poucza. Gdzie ja mogę załatwiać potrzeby fizjologiczne, a gdzie nie? Paćko, no! I w nagrodę za tę troszkę, żeby on wygrał szóstkę w totkę. Żeby wygrał? Tak, wygrał szóstkę w totkę. Tak? Żeby dla rodziny nakupował, kredytów nabrał, wszystkiego nakupił. A, taki glazury, trakot, taki najdroższy tak. Włoski. I na komendę radiowozów, żeby nakupił szóstkę w totkę. No, bardzo ładnie. I żeby zgubił kupon. No i żebyśmy my go znaleźli. Taka mała okruszynka. Jezu, Jezu, ale hamuwa, no. Jaki to trzeba być skurczybykiem, żeby coś takiego wymyślić. No, no polski grajdu. A zapalić ci w lampę, ale ty nie? Nie, to ja pójdę po to dacie. No. Patrz go, no. Cholera. Czekaj, Jelena, on wyleciał stąd? Stąd. Już nigdy nie kupię nic u ruskich.